Jeśli chodzi o przedstawiciela sadowników, no tutaj powiem, co zamierzamy, dlatego że rzeczywiście to nie jest tak, że ja czekam na hasła, aż się coś wydarzy, tylko już od paru tygodni po pierwsze wnioskujemy do Komisji Europejskiej o wprowadzenie mechanizmu zdejmowania z rynku i nie mechanizmu takiego, jak był to przed wielu laty, że zdjęto z rynku jabłka deserowe i dano organizacjom społecznym i one trafiły za darmo do konsumentów. Wobec tego tak naprawdę zepsuto rynek powtórnie. Tylko chcemy te jabłka deserowe zdjąć w ten sposób, żeby ich przeznaczyć na przetwórstwo, czyli na produkcję koncentratów. Takie rozmowy trwają. Dziś no ja już przeprowadziłem wiele rozmów z sadownikami w ubiegłym tygodniu i w tym tygodniu bardzo intensywnie. Mamy propozycję pewnego mechanizmu, czyli żeby sprzedać do przetwórstwa i dopłacić rolnikom, sadownikom różnicę w cenie. I to by, myślę, problem rozwiązało. Środki finansowe mamy akurat na to, to są zagwarantowane. To jest ta rezerwa kryzysowa, o której wspominał komisarz Wojciechowski, 44 miliony euro. To akurat na jabłka nam wystarczy, bo o nawozach to możemy z taką rezerwą zapomnieć. Mhm. Więc taki mechanizm wysyłamy może jutro nawet do Komisji Europejskiej projekt rozporządzenia w tym zakresie i mam nadzieję, że po kilku dniach, po akceptacji jeszcze na początku kwietnia, jeszcze przed świętami tą procedurę rozpoczniemy. Też jesteśmy w porozumieniu z zakładami przetwórczymi, które są gotowe przetwarzać obecne jabłka deserowe i potraktować jako przemysłowe. Myślę, że to zagwarantuje pokrycie kosztów dla sadowników i chcemy robić to jak najszybciej, żeby też niepotrzebnie nie trzymać tych jabłek w chłodniach i dodatkowych kosztów nie ponosić. Kosztów, tak.